Szanowny Boże, coś Wam powiem. Nam Polakom nie trzeba dwa razy powtarzać, że czegoś się nie da albo nie wolno. Jesteśmy na tyle uparci, że skoro nie można wejść drzwiami, to się wejdzie oknem. A gdy to nie zda egzaminu, znajdziemy trzecie wejście, by dopiąć swego. Ale czy tak samo jest z nami na modlitwie? Czy też tak uparcie wiercimy dziurę Bogu, że bardzo potrzebujemy Jego interwencji w niecierpiącej zwłoki sprawie? Nie oszukujmy się, bo często to okoliczności przymuszają nas do modlitwy zawziętej i gorliwej. Wczoraj była nauka modlitwy i zrozumienie, po co nam ona jest. Dziś jest o wytrwałości. Prawdziwa duchowość daleka jest od używania słów tajemniczych i jakichś dziwnych gestów, ale bazuje na prawdziwej miłości. Nie mamy mizrzyć się do Boga. Mamy w tym wszystkim być sobą. To, że jesteśmy niedoskonali w naszej wierze, jest najmniej istotne. Jezus zachęca nas, byśmy przychodząc nie w porę, naprzykrzając się, będąc natrętnymi, przestali traktować Boga formalnie jak urzędnika. Tu znów zachęta, by przyjąć postawę dziecka, które ufnie zwraca się do swoich rodziców o wszelką pomoc. Naszego grzechu nie ukryjemy, ale grzech nie zmienia tego, że jesteśmy dziećmi Boga. Największymi kłopotami, jakie mamy i sobie z nimi nie radzimy, to są kłopoty z samym sobą. Widząc swoje braki, poddajemy się bez walki. Jezus dziś zachęca nas, byśmy się nie zniechęcali i umieli przekroczyć nasz czysto ludzki poziom bezpieczeństwa. Byśmy prosili Go tym usilniej, im bardziej wydaje nam się, że nie odpowiada na nasze prośby. Byśmy szukali tym usilniej, im bardziej wydaje nam się niemożliwe znalezienie tego, czego potrzebujemy. Mając doświadczenie życia, często nie prosimy, nie szukamy, nie pukamy. A to ludzkie doświadczenie przenosimy na obraz Boga. A On dziś zapewnia, że będziesz wysłuchany i że żadna Twoja prośba nie pozostanie bez Jego odpowiedzi. Módlmy się wytrwale, nawet gdy wszystko mówi, że nie ma sensu. Odpowiedzią na naszą modlitwę jest otrzymanie Ducha Świętego. Bo Bóg nie daje nam czegoś na odczepne, ale daje nam samego siebie. Bóg nie daje nam w modlitwie szybkich rozwiązań, gotowych odpowiedzi, ale zaprasza nas do wytrwałości i cierpliwości. Wtedy każdego dnia, otwierając się na Ducha Świętego, stopniowo odkrywamy, co jest dla nas tak naprawdę najlepsze. Być może słowa dzisiejszej Ewangelii nie robią na nas specjalnego wrażenia. Jednak uderzają, gdy uświadomimy sobie, jak wielkie wyzwania niosą w sobie dla nas. A pierwszym z nich jest modlitwa za innych. Tak jak ten człowiek przyszedł prosić o chleb nie dla siebie, ale dla przyjaciela. Jeśli wytrwale modlimy się za innych, wówczas więcej staramy się o naszą własną świętość. Bo przecież moja modlitwa za innych będzie tym więcej owocna, im ja jestem bliżej Boga. Jeden z towarzyszy świętego Franciszka mówił: módl się z wiarą i pobożnością, gdyż łaska, której Bóg ci kiedyś nie dał, może udzielić przy innej okazji. Ze swojej strony złóż pokornie wszystko w Bogu, a Bóg złoży w tobie swoją łaskę według swego upodobania.